Chciałem złożyć wyrazy współczucia dla rodziny dwóch strażaków, którzy oddali życie, ratując i innych. To jest ogromna tragedia dla nas wszystkich, powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Fleśniakiewicz. Ciała strażaków zostały już wydobyte z budynku kamienicy. Wiadomo, że ofiary to strażacy w wieku 34 i 33 lat. Jeden z nich osierocił dwójka dzieci. Są najnowsze informacje w sprawie tragicznego pożaru. Niemal całą Polską wstrząsnęły tragiczne informacje o śmierci dwóch strażaków, którzy zaginęli podczas nocnej akcji gaśniczej w Poznaniu. Doszło tam do ogromnego pożaru jednej z kamienic. Wcześniej w budynku odnotowano potężne eksplozje. Służby na chwilę obecną nie mówią o konkretnych przyczynach, jednak nieoficjalnie od osób postronnych pojawiają się informacje. Że w piwnicy miał znajdować się magazyn z bateriami do urządzeń elektrycznych. Szczegółowe przyczyny wybuchu będą ustalane w najbliższym czasie. Wiceszef MSWIA przekazał podczas prasowego briefingu, że przyczyną eksplozji było coś, co znajdowało się w piwnicy. Jednak nie chciał spekulować, co to było. Od godzin porannych trwały poszukiwania dwóch zaginionych strażaków z którymi podczas akcji gaśniczej utracono łączność. O godzinie 11:50 premier Donald Tusk przekazał tragiczną wiadomość w mediach społecznościowych. Nie udało się uratować życia zaginionych strażaków. Dwóch strażaków zginęło dzisiaj w trakcie akcji gaśniczej w Poznaniu. Cześć ich pamięci. To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa, napisał Tusk. Po godzinie 12.30 odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. wiceszefa MSW i Awiesława Leśniakiewicza. Przekazano szczegółowe informacje. Chciałem złożyć wyrazy współczucia dla rodziny dwóch strażaków, którzy oddali życie, ratując i innych. To jest ogromna tragedia dla nas wszystkich. Rodzina już jest zaopiekowana psychologami powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz dodał że zmarli strażacy jeden z funkcjonariuszy osierocił dwójka dzieci ciała mężczyzn zostały wyciągnięte z budynku w efekcie pożaru i wybuchu w kamienicy w Poznaniu w szpitalach przebywa jeszcze siedmiu strażaków sześciu wróciło do domu a trzy osoby postronne są wciąż w szpitalach powiedział Leśniakiewicz wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk dodała Wszyscy ranni strażacy są zaopiekowani. Udało się nam porozmawiać z większością z nich. Mają poparzenia pierwszego i drugiego stopnia, stłuczenia i obicia, ale są w stanie stabilnym, przekazała. Wiceminister Leśniakiewicz poinformował również, że stabilność budynku, w którym doszło do eksplozji i pożaru, jest zachwiana na tyle, że na ten moment ryzykowne byłoby wejście ratowników. W mediach społecznościowych poruszający komunikat opublikowała Państwowa Straż Pożarna z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci dwóch strażaków z jednostki ratowniczo, gaśniczej nr 1 oraz jednostki ratowniczo, gaśniczej nr 2 komendy miejskiej PSP w Poznaniu, którzy brali udział w akcji gaszenia pożaru budynku, czytamy na profilu PSP. Komendant główny PSP nad brygadier Mariusz Feltynowski w imieniu własnym oraz całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie oraz najbliższym zmarłych strażaków. Niosąc pomoc, ponieśli najwyższą ofiarę. Cześć ich pamięci. Napisano.